delfinu, że Chrystus wstawia się dzisiaj za nami przyjętym przez siebie człowieczeństwem, w które też są wpisane misteria, wydarzenia z Jego życia, moglibyśmy rozumieć to w taki sposób, że Chrystus jest obecny w niebie i nie ma Go teraz tutaj z nami. Robi coś tam wobec Ojca w niebie, ale my do tego nie mamy jakiegoś dostępu. To jest jeden ze sposobów interpretacji. Inny mógłby pójść trochę dalej i powiedzieć, że owszem, kiedy celebrujemy Eucharystię, to chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa, więc mamy dostęp do Jego człowieczeństwa, wobec tego też mamy dostęp do wydarzeń zbawczych, ale jest to taka obecność statyczna. Trochę chodzi o to, żeby sprowadzić Go z nieba na ziemię, żeby był między nami obecny i możemy Go poadorować, ale On nic nie robi, On po prostu jest. I trzeba nam po prostu na Niego popatrzeć, trochę Go poadorować i ucieszyć się tym, że jest z nami obecny, ale nie ma żadnego działania. Nic wobec nas się nie dzieje. Wobec tego też moglibyśmy wtedy myśleć o tych wydarzeniach z historii zbawienia, że chodzi tylko o takie wspomnienie tego, co On dla nas zrobił. Że kiedyś to Jezus był aktywny. Kiedyś coś dla nas zrobił i teraz, dzięki Bogu, mamy dostęp do tych wydarzeń dla nas zbawczych, ale to wszystko jest tylko jakimś przypominaniem sobie historii, przeszłości. Natomiast trzeba te słowa Tomasza rozumieć trochę inaczej. I trzeba dogmat Eucharystii rozumieć w sposób aktywny, dynamiczny. To znaczy w Eucharystii nie chodzi o to, żeby nagle sprowadzić Jezusa na ziemię, żeby On tu stał się obecny, ale dostrzec i odkryć, że On po prostu jest obecny. I jest obecny po to, żeby działać. Działać przede wszystkim wobec swojego Ojca, ale zaprasza nas również do tego współdziałania z Nim, ale też wobec nas chce coś uczynić. Dlatego też Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II mówi o takich dwóch wymiarach działania Jezusa. Mówi o tym, że z jednej strony liturgia jest uwielbieniem i dziękczynieniem składanym Ojcu przez Jezusa i Kościół, ale jest równocześnie naszym uświęceniem. I to uświęcenie i to uwielbienie wobec Ojca dokonuje się przez obecność Jezusa Chrystusa. Obecność, o której Konstytucja mówi w taki sposób, że od samego początku, kiedy zgromadzenie liturgiczne się zbiera, kiedy wierzący w Chrystusa, gdzie dwaj albo trzej zebrani są w Jego imię, są obecni, aby uwielbiać Ojca, to tam Jezus jest obecny między nimi. Jezus jest obecny również w osobie kapłana, który przewodniczy modlitwie liturgicznej wspólnoty w imieniu i w osobie Chrystusa. Jezus jest obecny w swoim Słowie, które jest głoszone, dlatego że to On jest Bożym Słowem. Kiedy czytamy Pismo Święte, to nie czytamy tylko jakiejś opowieści, jakichś wspomnień, ale wypowiadamy wobec Ojca Bożego Syna. I również my mamy udział w tym Słowie, które nas oczyszcza i zbawia. A przede wszystkim jest obecny pod postaciami sakramentalnymi, w swoim ciele i krwi, w ten szczególny sposób. Ale jest obecny po to, żeby nas zbawiać. Jest obecny po to, żeby nas uzdrawiać. Jest obecny po to, żeby nas jednoczyć. Jest obecny po to, żeby nas upodabniać do siebie. Jest obecny aktywnie, działająco. Bo nie ma możliwości, żeby było działanie, jeżeli nie będzie obecności. Nie ma możliwości wejścia w te wydarzenia, które wspominamy, jeżeli nie będzie obecności Jezusa. Obecności od samego początku. Wobec tego w Eucharystii bardzo ważne jest, żeby od samego początku stanąć w takiej świadomości obecności Jezusa między nami, żeby być tego świadomym, żeby tę obecność rozpoznawać, żeby być uwrażliwionym na działanie, z którym przychodzi do nas Chrystus Pan. Tajemnicy Bożej obecności i Jego działania w Kościele dotykamy jednego z moich ulubionych tematów teologicznych. To znaczy tego, że Kościół jest ciałem Chrystusa. Bo obecność Pana nie wydarza się tylko na zewnątrz nas, ale my, którzy jesteśmy ochrzczeni i my, którzy bierzemy udział w Jego tajemnicach przez sakramenty, jesteśmy ludźmi, którzy stają się członkami Jego ciała. I można to rozumieć tak abstrakcyjnie, mistycznie, duchowo, a można rozumieć to bardzo, ale to bardzo realistycznie. I ta interpretacja podoba mi się znacznie bardziej. Co mam na myśli? To mianowicie, że nikt nie wie, co się dzieje w głowie.
z wyjątkiem tego, kto jest właścicielem danej głowy. Nikt nie wie, co zamierza ktoś zrobić, powiedzieć, gdzie zamierza pójść, do czasu, aż ciało nie pokaże tego, co zamierzała głowa. Siła naszego działania, jego celowość, rozsądek, to się dzieje w głowie i jest ukryte dla innych. Natomiast wtedy, kiedy ciało podejmuje działanie, to, co w głowie, staje się jawne. I podobnie dzieje się z Panem Jezusem. On jest niewidzialny dla świata, ale Kościół, jego ciało, może pokazać jego działanie, może dać jego słowo, może wprowadzić w świat jego czyny. Do tego jesteśmy wybrani, do tego jesteśmy powołani. I podczas liturgii, podczas Eucharystii, to widać bardzo, ale to bardzo wyraźnie. Każdy, kto włącza się w działanie podczas liturgii, jakby użycza swojego ciała po to, żeby Chrystus Pan był widoczny, słyszalny i żeby Jego zamiar i Jego działanie zostało wprowadzone w świat. Ten, kto czyta czytanie, czy śpiewa psalm, czy wypowiada modlitwy, jest kimś, kto jakby użycza swojego gardła, swojego głosu, swojego człowieczeństwa Panu, żeby On jako głowa był widziany przez swoje ciało, słyszany przez swoje ciało. Ten, kto jako ksiądz sprawuje konkretne rytuały, jest kimś, kto użycza mu swoich rąk, swojego ciała, na to, żeby Pan mógł powiedzieć, to jest moje ciało za was wydane. Na to, żeby Pan mógł karmić nas swoim ciałem. Bez Kościoła Chrystus byłby jakby bez ciała. A dzięki temu, że nas do siebie przyłączył, możemy w liturgii nie tylko obserwować Jego działanie, ale pozwolić Mu działać poprzez to, że dajemy samych siebie jakby do użycia, jak głupio to by nie brzmiało. Z tym wiąże się jeszcze jedna rzecz. Ta mianowicie, że to Chrystus Pan jest pierwszy działający. I my nie mamy wymyślać tego, co jest do zrobienia. Nie mamy narzucać na Eucharystię tego, co mamy w swoich głowach czy w swoich sercach, w zależności od tego, kto czego bardziej używa. Na przykład nie mam, kiedy jestem przygnębiony i smutny, narzucić na liturgię smutku i przygnębienia, a wtedy, kiedy jestem radosny i chce mi się tańczyć, narzucić na liturgię swojego entuzjazmu i takiego rozmachu w przeżywaniu. Nie. Pierwszym działającym jest Pan. I to Jego uczucia, Jego słowa, Jego nastawienie ma być tym, co zostanie wyrażone podczas liturgii. To On jest tym, który działa, a ja mam się włączyć w Jego działanie, bo do tego zostałem wybrany, takim przywilejem zostałem obdarzony. I teraz, kiedy przychodzę na mszę, mogę poddać się właśnie pod Jego słowo i mogę usłyszeć, że mam się radować, albo przeciwnie, mogę usłyszeć, że mam się nawracać. Kiedy przychodzę na liturgię, mam się poddać pod Jego intencje i mam dowiedzieć się tego, co On mi daje i co mogę od Niego przyjąć, a jednocześnie dowiedzieć się tego, czego ode mnie wymaga i co chce przyjąć ode mnie. Kiedy narzucam swoje człowieczeństwo na liturgię i dominuję swoim przeżywaniem działanie Chrystusa, to robię, stawiam sprawę na głowie. Robię coś, czego nie, co nie powinno się stać. Tutaj mogę być włączony w działanie Chrystusa.